Proszę Państwa, to jest chodnik. Tak zazwyczaj chodnik wygląda. Chodnik, jak wiadomo, służy do tego, żeby się nim poruszać i żeby nim dotrzeć tam, gdzie się chce dojść. Natomiast jak wygląda w praktyce sprawa z chodnikiem? W praktyce bardzo często jest tak, że o tym, jak taki chodnik wygląda i dokąd i skąd prowadzi, decyduje ktoś, kto z tego chodnika nie korzysta. Bardzo często takiego chodnika nawet nie widzi na oczy. I bardzo często się zdarza tak, że taki chodnik niekoniecznie prowadzi tam, dokąd chciałoby się dotrzeć i wówczas codziennie ponosi się koszty takiej operacji, trzeba nadkładać drogi, no i niektórzy próbują oczywiście wówczas całą sprawę uratować, próbują te koszty troszkę zmniejszyć, próbują drogę skracać, no i wówczas ktoś, kto taki chodnik zainstalował, wkracza z całym swoim majestatem i można czasami spotkać o tego typu wspaniałe konstrukcje, warto się im przyjrzeć. Po prostu piękno i uroda takiej konstrukcji wymaga, żeby się jej tutaj przyjrzeć, żeby ją docenić. Proszę bardzo, wykonane z częściowo z ekologicznych, naturalnych materiałów. Proszę, jakie przemyślne rozwiązania konstrukcyjne, jaki wspaniały dobór barw. O, i proszę bardzo, tutaj dla dodania powagi i majestatu mamy zabezpieczoną tutaj przed warunkami elegancko przymontowaną informację. A gdyby ktoś miał wątpliwości, że sprawa jest poważna, to jeszcze mamy w dwóch miejscach pieczątkę. I tak to właśnie cała ta konstrukcja wygląda. Ja tutaj na przykładzie tego chodnika chciałem po prostu pokazać, jak w naszym kraju bohatersko niektórzy walczą z problemami, które zresztą sami najpierw wywołali.